Witam, tu JJ Joker, a to następny odcinek serii Let's Play Monsters Probably Stole My Princess. Ostatnim razem skończyliśmy na tej właśnie scenie, a więc zobaczmy, jak się to skończy. Tak, hrabia jest zarówno amantem, ale jest również świetnym tancerzem. Moja księżniczka! I ruszamy w pogoń za ostatnim bossem tej gry. Wiem, że wydaje się to szybkie, ale ta gra ma jeszcze wiele do zaoferowania. Jest to moje czwarte podejście, szczerze mówiąc, już do tej ostatniej misji. Chciałem, żeby to jakoś efektownie i epicko zakończyć. Mam nadzieję, że w miarę nieźle to wyszło. Zresztą sami zobaczycie niedługo. Szczerze, gra mi się naprawdę bardzo podoba i fajnie się na chwilę oderwać można, bez żadnych specjalnych wymagań. Jak na przykład pewne RPG, które wymagają sporo skupienia. Prawda, jak również sporo czasu, żeby poświęcić na nie. Ale wracając do gry, właśnie wyszliśmy ze świątyni, przenosimy się, właśnie nie przenosimy się, wspinamy się za potworem, po chmurach, ku niebu, a wręcz do kosmosu, wyjdziemy ponad atmosferę. Tak, książę jest zdolny do takich wyczynów, czego on nie zrobi dla swojej kobiety, prawda? Jest niesamowity. I ma niesamowity śmiech, ale to już mówiłem. Tak, przy 50 teraz zobaczycie piękne zakończenie, kiedy zdobędę maksymalną moc i ostatnie uderzenie. I to tak wygląda właśnie teraz, finalny atak księcia. Planety ustawiają się w odpowiedniej pozycji, nadają mu mocy. I ostateczne uderzenie. Lekko brutalne, ale cóż. Moja księżniczka! Powinienem uratować cię trochę delikatnie. Ale to było o wiele mniej dramatyczne. Ratować mnie? Ty szalony psycholu! Ten robot próbował mnie uratować ze swojego głupiego zamku i zabrać mnie z powrotem na ziemię, do mojego domu. Ha! Masz chyba jakieś zwidy z przemęczenia, skarbie. A nie martw się. Niedługo będziemy z powrotem w zamku. Nie. Medal srebrny, nawet nie tak źle. Oczywiście postaram się zdobyć, jak już mówiłem, złote na wszystkim, na każdym poziomie. Z powrotem w zamku. Kochanie, byłem w środku pisania piosenki miłosnej dla ciebie, kiedy usnąłem. Ale teraz już gotowa. I zaśpiewam ją dla ciebie. Ja jestem książę. Książę, ja jestem. Fantastyczny. Ja jestem książę. Książę. A ty jesteś moją narzeczoną księżniczką. I wszystko było totalnie idealne. W każdy możliwy sposób. Koniec. Prawdopodobnie. Ulubiony tekst twórców gry. Ciekawe, czy kiedy zanieśli projekt gry do wydawcy, powiedzieli: gra będzie się świetnie sprzedawać. Prawdopodobnie. Tak, teraz pokażę wam inne tryby. To jest scrapbook, czyli informacje o wszelkich potworach. Ciekawe, zabawne, ale pokażę projekt na wszystkie. Tu jest sala z trofeami. Ja zdobyłem jeden trofeum jak na razie, czyli pokonanie potwora z ostatniej platformy. Trofea są jak achievementy na Xboxie lub właśnie jak trofea na PS3. Czyli nagrody zdobywane za jakieś tam specyficzne wyczyny lub osiągnięcia. W grze jest jeszcze inny tryb gry, Score Attack. Polega on na zdobywaniu po prostu odpowiedniej ilości punktów. Oczywiście pokażę go również w kolejnych częściach, ale z fabułą to by było na tyle. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojej
mojego wstępu wręcz do Let's Play. Oczywiście dokończę tą grę w całości i nie bójcie się. Jeżeli się to komuś podobało, zostawcie komentarze, subskrybujcie może mój kanał. Zapewniam, że będzie więcej gier na PSP. Jeżeli macie może jakieś zlecenie, abym zagrał w grę na PSP, która was interesuje, a nie macie możliwości w nią zagrać, piszcie, zostawcie komentarz, wyślijcie wiadomość, cokolwiek. Postaram się zrobić let's play tej właśnie gry. Tak, no i to właściwie by było na tyle. No, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że komuś się to podobało. I szukajcie mnie na YouTubie. Czekajcie na następne filmy. Ja jestem JJ Joker. Na razie.